Cześć ludzie kochane. Dzwoniła do mnie 15 minut temu córka. No i tak rozmawiamy. Córka mówi, jak zdrowie, jak to. Mówi, Aleks dostał pracę domową. Jakoś będę musiał później pomóc. No i wtedy mówi, jaka to praca domowa? No taka... Oni się tam już od samego początku uczą na komputerach. To mi tak, ma zobaczyć obraz Van Gogha, obraz Słoneczniki, opisać ten obraz, czy jemu się podoba i dlaczego jemu się podoba. I do tego ma jeszcze zrobić obraz w formacie 2D albo 3D. A Aleks ma 5 lat dopiero. Ja też się kiedyś... Oj, przepraszam. Ja też się kiedyś dziwiłem, jak miałem tyle młodzieży jako widzów. Mam 9-latkowie, 10-latkowie. Mówię, przecież to kurczę dzieci jeszcze. A tu widać na całym świecie dzieci są tak obcykane w komputerach, jak za moich czasów elementarz. To było wszystko. I liczyło się wtedy na patyczkach, na liczydle. Teraz to takie maleńkie dzieci już, kurde, komputer muszą opanować. No pewnie, że dla mnie to dziwne, bo wszystko porównuję do swoich czasów, jak to za młodych lat było. Czego się uczyliśmy. Teraz jak miałem dużo dzieci, dużo młodzieży, to teraz podrastali i oni przekroczyli 18 rok życia chyba. Bo wtedy mieli po 13 lat, teraz 18, to już w analityce jest, że już widzów ci, co 18 przekroczyli lat, jest więcej, a tych od 7 do 13 tyle. Dobra, tyle co chciałem powiedzieć o pracy domowej w Anglii. Jak to jest dla dzieci. U nas też jest, albo tak jest, albo tak będzie. Tylko ja o tym nic nie wiem. Dla mnie to ciekawostka. Cześć, trzymcie się ludzie kochane. Cześć.